Siemanko. Jabłuszko. Jest wtorek rano. Z racji tego, że wczoraj był 11 listopada, we Francji święto, we Włoszech nie, ale we Francji święto. Dzięki temu miałem dłuższy weekend o jeden dzień. Także fajnie w domku było. No i co? I wczoraj wieczorem o 20, przed 20 wyjechałem z domu, o 20 wyjechałem z tego, z bazy. Patrzcie, ale kretyn. Jaki kretyn. Jedzie za mną właśnie, no, a propos kretyna, jedzie za mną Makaron, który teraz właśnie mnie wyprzedza i przed chwilą szedł na czołówkę właśnie z tym drugim gościem. O, właśnie ten. Nie wiem, jak można zacząć wyprzedzać drugie auto, nie mając kompletnie widoczności do przodu. Ale to co zrobić? No? Niektórzy się rodzą Włochami, no i niestety, no to nie jest ich wina, że są kretynami, tak? Jestem koło Bun. Wykręciłem sobie pozostałą część pauzy. I ruszam teraz do dalszą drogę do klienta. Pojadę sobie rosołku. Jest teraz elegancko, można jak człowiek pracować teraz. No ładnie tą pompę tutaj odnowili. Kurde, co to poleciało? Opis. No, także do miejsca pierwszego rozładunku zostało mi teraz 124 km. Jest 14:36, a także myślę, że koło 16 z hakiem powinienem tam być, półtora godziny, a powiedzmy nawet na luzaku takim dużym to 16:30 powinienem być na miejscu. Także nie wydaje mi się, żeby klient mi tam robił jakieś problemy z rozładunkiem. Także fajnie to... fajnie to wyjdzie. Potem stamtąd do drugiego rozładunku, czyli za Troyes, do lotniska Watry jest 142 km. Ja dobrze pamiętam. Także też na luzaku 2,5 godzinki od rozładunku pierwszego i dojadę sobie tam na miejsce. Dokładnie już na samo miejsce rozładunku nie będę jechał. No chyba, żebym nie miał wyjścia, dlatego że planuję sobie zatrzymać się wcześniej. Na skrzyżowaniu lodówki, którą będę jechał, bo już z tego, z pierwszego na drugi rozładunek, tak nie opłaca mi się absolutnie do żadnej autostrady jechać. Dlatego, że musiałbym ogromne koła robić. A jest taka lodówka, która jedzie prosto na Troyes. A jak już i w Troyes będę, no to też nie ma sensu wjeżdżać na autostradę, bo tam jest idealnie prosta droga, która idzie do Watry. Także całą tą pozostałą część drogi przejadę sobie lądówką, dlatego zresztą policzyłem na nią sobie 2,5 godziny jazdy na 140 km. Tak zawsze mniej więcej sobie liczę średnią po lądówkach 60 na godzinę, to wtedy przynajmniej wieprzę się, jak nic się oczywiście nie wydarzy po drodze, to się nigdzie nie pomylę.
Proszę, jaki transport Maserati. Chociaż ten, kurde, tym straliskiem to też jak Maserati jedzie. Ja jadę 90 na godzinę, tam dobrze, kurde, koło setki leci. No, ale to do niego brak. Fury wierzę, kurde, zacny. Pięknie. Siedem sztukasów takich Maserati. Matko jedyna. Coś pięknego, nie? Znajduję się teraz na D905, która idzie właśnie, tak jak wam mówiłem, od 23 zjazdu Bierles-Semur. W sumie w stronę Troje idzie ta droga. Ale przebiega przez właśnie Annecy-le-Franc, gdzie muszę się rozładować. Teraz jest za 5.4, a mi do klienta brakuje 20 km. Także cały czas mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że mnie rozładują. Jadę sobie spokojnie, żadnych tu w sumie problemów po drodze dzisiaj nie ma. Wszystko ładnie, pięknie, elegancko idzie. Nawet trochę temperatura skoczyła, dlatego że wcześniej było... cały czas jak jechałem, to było tak 3, 4, 5 stopni, a teraz tu jest 10, także tu jest nawet w miarę przyzwoicie. Buffon, Gigi Buffon. Ciekawe, czy to jest ta miejscowość, o której myślę. Taka fajna, historyczna, z takimi włoskimi przejazdami. Zaraz się okaże. Nie, to nie to. Etapa chyba jest bliżej klienta. Tutaj będzie właśnie ta miejscowość z takimi fajnymi przejazdami. Tak, to tutaj. Znaczy, jak tu się fajnie jedzie ciężarówką przez to miasteczko. I jesteśmy na firmie zaraz po lewej stronie. Zakręt w prawo i po lewej stronie firma. I tu po lewej jest firma. Skręć w lewo, dojechałeś do celu, mówi pan w biurze. Pas de problème, pas de problème, c'est bon,
tutaj się ustawię w poprzek, otworzę oba boczki, mam dwie palety z tej, dwie palety z tamtej strony i już. O, jakiś ziomek z Polski to jest, Wosik. Siema, Wos. A, tylko że Wosik to chyba ładuje. Wosik ładuje, Grzegorz. Siema, Grześ. Rzadko, żeby kurde ludzie byli dla siebie mili bez powodu. No jest środa rano, za 15:09. Już to ogarnąłem sobie wszystko, wiecie, łazieneczka, śniadaneczko i te sprawy. I zaraz będę ruszał. Tutaj jeszcze poranna biurokracja. Nawet trochę za wcześnie ruszam. Ale dobra to. A jeszcze rozpocząłem dzień na Tacho. Wpisz kierowca 1, kraj rozpoczęcia, Francja, ok. No, jadę spokojnie teraz się rozładować tutaj do koło lotniska, do Cheva Logistics. I od nich jadę za Dijon po załadunek. Za Dijon, między Dijon a Dole. Dobra, tak. Dzień rozpoczęty na Tacho, tu zapisane. Dobra, można jechać. 14 godzin pauzy. Tyle sobie wykręciłem. No ale dobra. Jadę teraz, jak mówiłem, jadę się rozładować. Myślę, że to szybko pójdzie, bo tutaj chłopaki tam nigdy w sumie nie ściemniają. Zawsze idzie ładnie, pięknie, sprawnie. Potem stąd pojadę na załadunek. Stąd to będzie, już patrzyłem, 250 km. Także na luzaku, nie mam pośpiechu, dlatego że mam tam być na 16:30. Pojadę sobie na spokojnie, bez tego, lądówkami, także... Także jest, w sumie póki co jest wszystko cacy. Szybko szef się z tym powrotem uwinął. Widzicie, jak w jakich miejscach, kurde, nieraz trzeba spać. Rozładowałem się, wyjeżdżam właśnie z firmy.
Jest dokładnie 10. I tu jeszcze tylko na portierni oddam papiery i ten protokół bezpieczeństwa. I tak, i mogę sobie jechać na załadunek. Tak jak wam mówiłem, mam 250 km, a czas do 16.30, także spokojnie, bez problemu powinienem się wyrobić. No i dobra, go! Gdzieś tu już jestem na ulicy, na której powinien być klient. To jest, kurde, totalna wiocha to jest. Wszędzie wąsko, ciasno. No ale była tam na tym, na rondzie, jak zjechałem, to była strzałka SPTP tutaj. La Gare de Leon. Lor Port Fluvial. Jest. Ważenie obowiązkowe. No dobra. No, zważony już jestem. Jadę ładować 24 850 kilo płyty. Tak z tego co zrozumiałem, to chyba będzie płyta pilśniowa. Po francusku 17 palet de pano de fibre de bois. Bo fibra drewniana, no to chyba będzie ten właśnie płyta pilśniowa, no ale zobaczymy. Już
przejdzie, tam przejdzie elegancko, tu też elegancko, dobra. Tu już gościu na mnie czeka. Załadowałem już się w tej firmie SC, jak to było? SPTP. Tak się zastanawiałem, co to jest. A to taki do dupy towar, mówię wam. To są panele z płyty pilśniowej. Masakra. Trzeba tak uważać, jak się jedzie z tym towarem, dlatego że płyty są śliskie i jedna do drugiej nie przylega dobrze. Także wystarczy lekko zruszyć tą konstrukcję i one wszystkie się ślizgają. Miałem takie niedobre doświadczenia z tym towarem jeszcze kiedyś lata temu. Jak robiłem we Włoszech nacjonalkę i mało zestawu nie położyłem, kurde, na tym, na wjeździe na autostradzie. Mało zestawu nie przewróciłem. Także mówię wam, że trzeba uważać. Założyłem wszystkie pasy, jakie tylko mogłem. Naciągnąłem to tak, że mało sobie chyba kręgosłupa nie zerwałem, aż mnie boli. No i zobaczymy, miejmy nadzieję, że kurde dojadę spokojnie do na rozładunek. Jestem już we Włoszech na pompie Châtillon. Fajnie, we wtorek wyjechałem z Włoch do Francji, a w środę wieczorem wjechałem z powrotem. Także szybciutko poszło. Ale fajnie, patrzcie, krowy na ulicy gonią. Ale jaja. Super. W ogóle widzicie, w jakim miejscu stoję? Zajebioza, co? Patrzcie, kurczę. Tam jest ten zamek, już kiedyś wam pokazywałem. To jest właśnie zamek Châtillon. A tu górki, kurczę, super. W górach już troszkę biało jest, ale to jeszcze troszkę trzeba do zimy. Tam już pierwsze opady jakieś tam śniegu dopiero doszły. No i o czym ja to chciałem. Teraz jest 15 po 9, także jeszcze mi tu brakuje 13 minut do końca pauzy. Także spokojnie sobie dokręcę tą 11. Mimo wszystko, że dzisiaj będzie mi się liczyć 9 tylko, dlatego że wczoraj zrobiłem 14. Nie, 13,5 godziny jazdy. No także przekroczyłem 13 godzin pracy. W związku z tym pauza się będzie liczyć jako skrócona 9. Ale i tak czy siak wykręcę sobie 11, bo to zawsze potem na wydruku lepiej wygląda. Francuzi tacy są, że oni jak robią kontrolę, jak widzą piękne, długie pauzy, takie jak Pan Bóg przykazał, bez żadnego kombinowania, nic na styk, tylko takie większe pauzy, fajne wypoczynki porobione, to potem tak jakoś łagodnie do człowieka wtedy podchodzą. Nie są tacy czepialscy wtedy. Często wam pokazuję na filmikach, jak tam rozpoczynam, czy zaczynam dziomek na tachografię. Wbrew pozorom, mimo tego, że mnóstwo kierowców tego nie robi, to jest obowiązek. To jest tak samo ważne, jak w starych tachografach. Zibi, chwileczkę spokoju, bo tu potrzebuję coś powiedzieć. To jest tak samo ważna czynność, jak rozpoczęcie tarczki i zakończenie tarczki na tachografie stanu, tak?
Jedyna różnica polega na tym, że na starym tachografie trzeba było tą tarczę wypisywać długopisem, a tutaj trzeba parę rzeczy wcisnąć, tym guzikiem parę razy tam nacisnąć, tak? Ale zmiana tachografu, przejście na tachograf cyfrowy, nikogo nie zwolniło z obowiązku rozpoczęcia i zakończenia dnia. Nie trzeba teraz podawać dokładnie miejscowości, gdzie się znajdujemy, stanu licznika i tak dalej, bo te wszystkie dane i tak już są w tachografie. Jedyne, co musimy podać, to państwo, w którym jesteśmy, w którym kończymy, w którym rozpoczynamy swój dzień. Wielu kierowców, bynajmniej tutaj w Italii, tych, których znam, tego nie robi. Być może dlatego, że póki co policja do tego zbytnio się nie czepiała. Aczkolwiek prawda jest taka, zresztą co mnie uświadomił ostatnio żandarm we Francji, bo też mi się parę razy zdarzało, ja nie jestem święty, też mi się zdarzy, że tam mogę zapomnieć, jestem roztargniony jakiś czy coś, albo szybko ruszę rano bez rozpoczęcia dnia, albo zatrzymam się po prostu i zapomnę wieczorem zakończyć. Ale właśnie podczas kontroli żandarm mnie uświadomił, że takie zaniedbanie ze strony kierowcy, bo to inaczej tego nazwać nie można, to jest zaniedbanie, kosztuje 60 euro za każdy jeden brak, za każdy jeden brakujący wpis, tak? Czyli jeżeli dnia nie rozpocznę i go nie zakończę, to za jeden dzień mogę dostać 120 euro mandatu. I teraz przemnóżmy to przez 28 dni, które kontroluje żandarmeria czy tam policja, no to już wychodzi piękna kwota, prawda? 10 dni to jest 1200 euro, 20 dni to jest 2400 i do tego jeszcze 8 to będzie 3600 minus 240, 3500 euro, tak o, za same wpisy. Jeżeli ktoś oczywiście w ogóle tego nie robi. Jestem już na filmie, gdzie mam się rozładować. Jest 10 po drugiej. Także super mam czas. Tu się tylko odwracam na tym placu. Tam już wózkowy na mnie czeka. Przyjechałem tu, było 15 po pierwszej, także nikogo tu nie było przed chwilą. Byłem pierwszy. Teraz od razu wjechałem tylko właśnie porozpinać się, rozładować i do domu. Także super, super, super. Właśnie wyjechałem z firmy. Rozładowany. Jest dokładnie 15. Wszystko rozładowałem, nie było żadnych problemów. No, może po zapaleniu w biurze. Może nie tyle, co stanowi jakiś problem. Co po prostu nie znała się. Nie chciałem mi oddać papieru, bo mówi, że brakuje w CMR-ce pierwszej strony. I tłumaczę, że to normalne. Zawsze pierwsza strona zostaje u nadawcy. Nie, ona mówi, że do niej wszyscy zawsze przyjeżdżają stąd, mają pierwszą stronę. Ja mówię, że nie chce mi się coś w to wierzyć. No ale co zrobić? Tak czy siak, papiery mi oddała, także pasy pozwijałem i jedziemy na bazę. Zadzwoniłem już do szefa, że jestem rozładowany. Jak coś tam, teraz akurat rozmawiam z kimś tam innym, jakoś tam rozmowę ma. Rozmawiałem z szefową. Także jak coś tam będzie miał, to mi zadzwoni. A jak nie, to wracamy na bazę. No witajcie, w piątek z rana. Wczoraj, jak już wiecie, rozładowałem się spokojnie koło Werony. Wróciłem sobie na bazę. Zmieniłem z tyłu opony, także mam nowe, fajne zimóweczki założone. Ale bajki, ale zimóweczki. I teraz co? Jadę teraz do tego, do Pastrengo, do kartografii. No to nie jest kartografii, to będzie. Chyba jak ta firma się nazywa? Ha! Nawet zapomniałem nazwę firmy. Dobra, mniejsza o to.
Jadę tu do Pastrengo ładować stały towar, te kubeczki do jogurtów, które idą na północ Francji. Aczkolwiek to nie jest mój towar. Jadę go ładować, załadować dla kolegi mojego, dlatego że mój kolega zjedzie bardzo późno, albo dzisiaj, albo jutro, jeszcze najprawdopodobniej jutro po południu zjedzie. Także załadujemy mu ten towar i zwieziemy na magazyn i tam on sobie to jutro załaduje. Mówię załadujemy, dlatego że to są 30, to jest 38 palet, dlatego że to jest towar na zestaw z przyczepą, czyli on wozi 38 palet. Ja na naczepę, wiadomo, mogę załadować 33, dlatego jedziemy we dwóch. Ja jadę swoim, a z tyłu jedzie kumpel CF-em, solówką. Także część towaru załaduje ja, część towaru on załaduje. I potem wrócimy na bazę, rozładujemy to. Potem co? Potem sobie pojadę do domu na obiad. I po obiedzie gdzieś mam załadunek, też blisko tu od domu, gdzieś niedaleko. Powiedzmy około 20 km w miejscowości Albare o Albaro. Jakoś tak. Tam mi załadują chyba 9 metrów, o ile dobrze zrozumiałem wczoraj. A potem resztę szef mi doładuje na magazynie. Także generalnie taki dzionek na luzaku, ściemniający. Co to jest? Ściągnik z przodu jedzie, czy co to jedzie? Czy jakaś sierota? Sierota jakaś. No dobra. No i co? I to by było na tyle w sumie. Te opolki w sumie mieliśmy zmienić w sobotę, ale z racji tego, że wczoraj w miarę wcześniej przyjechałem na plac, bo było, ja wiem, chyba 20 po trzeciej byłem już na firmie, także mówię to sobie pod gonie z robotą i sobie zmieniłem to już wczoraj. Przynajmniej jedna rzecz zrobiona, także zostało mi tylko dzisiaj właśnie te moje załadunki i kumpla i jestem free i znowu weekend. Szef myślał, no i tak też mi potem przekazał, że będziemy ładować się w miejscowości Albaro. No i dlatego mówiłem wcześniej, że będę się ładował tutaj blisko. Potem się okazało, że to nie jest Albaro, tylko Albare. A dokładnie Albare di Costermano. W sumie to też nie jest jakoś tam tragicznie daleko. No ale kawałek dalej, bo to trzeba przejechać na drugą stronę Werony. Według nawigacji to jest 55 km stąd. Także jadę teraz tam się załadować. Tam mają mi załadować 8,60 m. I to mają być takie kominki. Kominki i tam jeszcze szef mówi właśnie, żeby w razie, jeżeli będzie taka możliwość oczywiście, to żeby załadować je z tyłu naczepy, a nie z przodu, dlatego że to, co będę teraz ładował, to będzie mój pierwszy rozładunek. A potem jak przyjadę tutaj na bazę, jak wrócę się doładować, no to wjadę na halę do środka, otworzę boczek i doładuję mnie już bokiem. Przejechałem właśnie AFI i zbliżam się do miejsca załadunku. Teoretycznie brakuje mi około kilometra, 1100 metrów. Także zobaczymy, gdzie tutaj dojedziemy. Tu jest jakaś industrialka, za 400 metrów mam skręcać w lewo, także myślę, że tam może być gdzieś tutaj. To jest droga? Kurde. No tam jest zakaz! Cholera! Zakaz! Fuck!